Anna Mucha oznajmia z Wanny, że dostała zakaz do USA jeszcze niedawno, dobrze się tam bawiła. Anna Mucha jeszcze niedawno podróżowała wraz z ukochanym po Stanach Zjednoczonych. A potem wyruszyła na podbój Kuby. To tam powstała slenna pocztówka z wakacji, pod którą aktorka wojowała potem z bezczelnymi komentarzami internautów. Sam wyjazd może natomiast zaliczyć do udanych, o czym sama wspominała. Obserwujący Annę Muchę zapewne do tej pory pamiętają jedna z jej relacji z USA, w której, jak sama stwierdziła, była pod wpływem napojów wyskokowych. Najpierw opowiadała, że to jest cudowne, bo oni to będą oglądać rano, mając zapewne na myśli insta widzów. Odważę się. Doczekaliśmy się tego momentu, że nie jestem trzezwa, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Że jestem szalenie ciekawa tego, a to jest cudowne, bo oni to będą oglądać rano. Wspaniale. Ja będę nie trzezwa na tym filmiku, a oni będą wstawali. Jaki jest jutro? Dzisiaj dzień? Oni już będą do pracy wstawać, przemówiła. W kolejnej nagrywce dopytywała natomiast fanów o to, jakie książki o Ameryce mogliby jej polecić. Powtarzała to kilkukrotnie, że alkohol to zło. W sieci oczywiście nic nie ginie. Więc zapis jej relacji z USA wciąż krąży po sieci. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jestem ciekawa, jakie książki. Picie alkoholu jest zle. Jeżeli oglądają mnie nieletni, to proszę, przelaczcie na jakichś innych idoli. Picie alkoholu to zło. Jakie książki o Ameryce polecacie? Ja jestem głodna i chętna. Jutro będę lezala i grzala swoje boskie ciało i mogę czytać książki, mówiła do telefonu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Okazuje się jednak, że niedawna podróż Anny Muchy miała też dla niej pewne konsekwencje. W środę Barbara Kurdej-Szaten zorganizowała livea, do którego w pewnym momencie dołączyła własnie aktorka. Nadając wtedy z Wanny, ogłosiła przed pokaznym gronem widzów, że podczas wycieczki nie obyło się bez pewnych przygód. Wróciłam. Ale z przygodami. No wiesz. Jak rozumiesz, że tak powiem, wjeżdżasz na Kubę. To później trudno z niej wyjechać, zaczęła. Jednocześnie Mucha zdradziła, że konsekwencje dotyczą amerykańskich sankcji. Było cudowniej, będę wrzucała jeszcze mnóstwo tych zdjęć. Hawana jest wspaniała. Ale trzeba się liczyć z tym, że jest różnorodna i mogą być problemy z powrotem. Jeśli chodzi o powrót do na przykład Stanów, kontynuowała. Chcieli was uwieźć, zapytała zaniepokojona Basia. Oj, mamy tylko zakaz wjazdu do Stanów, ale to taki drobiazg. Przez następne 2 lata. Ale nie baćmy drobiazgowi, podsumowała Mucha. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że nie chodzi o wspomniane insta relacje. Co sugeruje niektóre komentarze w sieci. Chodzi bowiem o stosunek amerykańskich władz do osób odwiedzających Kubę. Trwający 2 lata zakaz obejmuje osoby, które decyduje się na odwiedzenie wyspy. Co wynika z sankcji USA wobec tamtejszych komunistycznych władz?